Drodzy Chrystusie Panu, przeszliśmy cały szlak, całą drogę wraz z Synem Marnotrawnym, wsłuchując się w nauczanie naszego drugiego przewodnika, błogosławionego Jana Pawła II, aż do ostatniego dnia naszych rekolekcji. I dziś chcemy zadać pytanie o to, gdzie szukać siły, aby ta radość, ten szacunek odzyskany do samego siebie, wolność dana nam dzisiaj w sakramencie pokuty trwała w nas, nieustannie w nas trwała. Odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna i zawarta w słowach, które doskonale znamy i które słyszeliśmy prawdopodobnie w najróżniejszych językach świata. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich przymierza, nowego i wiecznego przymierza, kielich krwi mojej. Słowa, które w wieczerniku chyba bardzo zaskoczyły apostołów. Świadczą o tym zresztą relacje synoptyków, ewangelistów, którzy mówią o tym, że jeden drugiego pytał, jakże on może nam dać swoje ciało na bokach, a krew na napój. Dziś te słowa nie budzą już u nas chyba takiego zaskoczenia. Może nawet przyzwyczailiśmy się do słyszenia tych słów w każdą niedzielę, a nawet każdego dnia. I nie uświadamiamy sobie, jak wielka jest tajemnica Boga, który składa samego siebie w rękach człowieka. I od tej chwili człowiek z Bogiem może zrobić wszystko. Może go obrażać, może go znieważać, może go sprofanować, ale może go również kochać i czcić. Wiele jest znaków naszej czci wobec Chrystusa, który staje pośród nas, żywy i prawdziwy, na słowo przeistoczenia, wypowiadane przy tysiącach i setkach tysięcy ołtarzy przez kapłanów w tysiącach języków świata. Bóg staje się obecny pośród nas. To jest największa miłość, to jest największy wyraz miłości, którą Bóg okazuje człowiekowi. Często my jednak odwracamy uwagę od istoty, która dzieje się nad tym ołtarzem. Od Boga, który zstępuje pośród nas, i często z wielką niefrasobliwością odpowiadamy: nie byłem tam przy świecie. Tymczasem jest to tak wielka tajemnica, że nic nie powinno odwrócić naszej uwagi od tego wydarzenia, jakim jest Eucharystia. Opowiada się taką legendę o tym, w jaki sposób powstawał obraz Ostatniej Wieczerzy Leonardo da Vinci. Doskonale znany obraz, choć prawdę mówiąc dzisiaj już praktycznie niewidoczny w Mediolanie, na ścianie refektarza namalowany w bardzo nowatorski sposób przez Leonardo da Vinci, przez to praktycznie wybladł i dzisiaj go już prawie nie widać. Ale zachowały się na szczęście liczne reprodukcje i liczne zdjęcia. Legenda mówi o tym, że kiedy Leonardo da Vinci malował ten obraz, w
oknie wieczornika naładował malutki okręcik wielkości pudełka zapałek. Ale podobno namalował go tak pięknie i tak precyzyjnie, że było widać najdrobniejsze detale na tym okręciku. I olinowanie, i ożaglowanie, i ster na pokładzie, jakaś postać za sterem. I podobno nawet nazwa okrętu wypisana na burcie była widoczna. I kiedy odwiedzający zaczęli wchodzić i podziwiać obraz, wszyscy zachwycali się tym malutkim okręcikiem, a pochwałą i peaną na cześć mistrza nie było końca. Legenda ta również mówi, że mistrz Leonardo gdzieś tam zza kotary przysłuchiwał się owym pochwałom, a kiedy zamknięto drzwi za ostatnim oglądającym, mistrz wziął paletę, pędzel i okręcik zamalował. Dziś podniósłby się rwetę z obrońców historii sztuki, jak można było zniszczyć tak wiekopomne dzieło, choć wtedy jeszcze nie było aż tak wiekopomne, a wytłumaczenie było jedno. Ludzie zwracali uwagę na artyzm, na sztukę, a zapomnieli o tym wydarzeniu, które dokonało się przy stole wieczerniku. Bóg po raz pierwszy stąpił na stół pod postaciami chleba i wina i tak już pozostał na zawsze. Dziś również jesteśmy zagrożeni taką sytuacją. Kiedy zabrzmi dzwonek oznajmiający początek mszy świętej, to wielu z nas się zastanawia, który to też ksiądz dzisiaj będzie odprawiał. Czy ten wysoki, szczupły, czy ten niski, trochę przy kości, a może tylko lekcjonista? I odwraca to naszą uwagę od istoty rzeczy, która dzieje się na tym ołtarzu, od Boga, który do nas przychodzi. Jakżeż często sztuka i artyzm odwraca naszą uwagę od tego, dla kogo ona się dzieje. Drodzy, jeździcie po krajach świata, Europy, odwiedzacie różne przepiękne świątynie, podziwiacie artyzm, rzeźb, witraży, mozaik i różnego rodzaju dzieł sztuki, które były tworzone, aby upiększyć świątynię dedykowaną Jezusowi Chrystusowi. Jakżeż jednak bolą takie sceny, w których kiedy się wchodzi nawet do najpiękniejszej świątyni, obserwuje się ludzi z zadartymi głowami, którzy podziwiają wspaniałe freski, podziwiają przepiękne witraże, mozaiki, a nikt nie zauważa czerwonej lampki, aby w ten sposób zaznaczyć obecność Najświętszego Sakramentu. Drodzy Chrystusie Panu, nic nie może odwrócić naszej uwagi od tego, dla którego ta świątynia również została zniesiona. To dla Chrystusa i dla Jego obecności pośród nas dzieje się to wszystko, co zamyka w sobie ta świątynia. Trzeba nam, kochani, odkrywać w prostych gestach to, co jest ofiarowane Chrystusowi. W prostych gestach, których nauczyliśmy się chyba gdzieś kiedyś przed laty na kolanach naszej mamy albo naszego taty. To oni po raz pierwszy przyprowadzili nas do kościoła i pokazali wieczną lampkę, mówiąc, zobacz, ona się tam cały czas pali, bo tam mieszka Bóg. Zdejm czapkę. Zrób znak krzyża. Przyklęknij. Proste gesty, które wyrażają naszą wiarę w Jego obecność pośród nas. I wróćmy jeszcze do naszego przewodnika, którym jest już niedługo
ogłoszony świętym Jan Paweł II. W encyklice Ecclesia de Eucharistia Vivi, Kościół żyje dzięki Eucharystii, oficjalnym dokumencie, który ma najwyższą rangę dokumentu papieskiego, zawarł niecodzienną refleksję. Zwykle w takich dokumentach zawierane są bardzo głębokie teologiczne, czasami doktrynalne teksty. On jednak sięgnął do wspomnień różnych mszy świętych sprawowanych przez niego na wielkich zgromadzeniach ludzkich. Rekordowe ilości gromadziły się na mszach świętych, którym przewodniczył błogosławiony Jan Paweł II, 4 miliony na Filipinach, 2 miliony na Błoniach Krakowskich. Wspominał również te msze święte, które celebrował w wielkich, pięknych katedrach świata, jak Sagrada Familia czy Bazylika Świętego Piotra. Wspominał również te msze święte, które sprawował na stadionach i na lotniskach, ale i te, które sprawował w czasie swojego biskupiego posługiwania w Krakowie w małych górskich kościółkach zagubionych pośród śniegów, i te, które sprawował na odwróconym do góry dnem kajaku, i te, które sprawował na przydrożnym głazie w czasie górskiej wędrówki. I te wspomnienia zamyka jedną ważną refleksją. Każda z tych mszy świętych to była człowiek ofiara Chrystusa. Zazwyczaj może zrobić wszystko. Ofiara Chrystusa za zbawienie każdego z nas. Może go zniewa. Ofiara nieprzemijająca, która jest źródłem życia i źródłem mocy. I przywołam jeszcze raz, na koniec, słowa świętego ojca Pio, który zapytany o wartość Eucharystii odpowiedział: gdybyśmy ją znali w pełni, nie mielibyśmy odwagi ani w jednym życiu zaniedbać. Bo gdybyśmy znali prawdziwą wartość Eucharystii,